Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. No i jak widzicie, gramy sobie ponownie w remake Mafii 1. Mam nadzieję, że gierka wam się podoba, bo ja po tych 45 minutach pierwszych jestem mega podjarany. Mam nadzieję, że wy również, że się tak stawiacie łapki w górę. A ja zanim przejdę sobie do dalszych tutaj misji fabularnych, zajrzę sobie w to miejsce. W samej grze mamy jakieś tam znajdźki i w tym przypadku są to jakieś naukowe super opowieści. Z tego co wiem, to też są znajdźki w postaci takich kart papierosowych. Tak więc, no jak będę coś widział, no to będę to zgarniał, tak? Też nie będę jakoś specjalnie tutaj szukał wszystkiego na siłę. Znacie mnie, wiecie jakie mam podejście do znajdziek, tak więc lecimy na kolejną misję. He's still with you then? Somehow, yeah. No na moment tu zostanę, kolego. It's done. No trouble? Nothing we couldn't handle, Mr. Salieri. Good, good. Sit down. You see Morello? Nah. But he'll be plenty pissed when his boys tell him what happened. He's not gonna be able to think straight for weeks. See, that's the difference between me and Morello. I'm a businessman. I do everything with this. Every decision I make, it's what's good for the business and my boys. But Morello is a hothead, and all that anger burns out the brain. And when he gets mad, he gets stupid. You got nothing like that to worry about with Tommy here. He was aces the whole way, boss. I'm glad to hear it. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Maybe run some errands, make sure the bills get paid on time. You up for that? Oh, it'd be an honor, sir. Good. Good. Now, Polly and Sam have already vouched for you, but you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. First, no cursing on the premises. There's a million words out there. And the man who needs to resort to fuck this and fuck that is just ignorant or lazy. Second, we don't deal in the hard stuff. I don't want any dope fiends in this neighborhood. We'll let Morello poison his own people if that's what he wants. Finally, stay out of trouble with the cops. We only have a few on the payroll. And if you cross the line, the rest will come after you. You understand? Yes, Mr. Salieri. Then I'm going to only ask you for one more thing, Tommy. I don't keep Paulie and Sam around just because they're strong. A lot of guys out there bigger and tougher than these two. And I don't keep Frank on the payroll because he's smart. Though he is an artist with the numbers. All these guys in this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? They're loyal. That's right. Now you stay straight with me, you're gonna be living the high life, Tom. But you abuse my trust. Don Salieri, you won't ever need to worry about me. Okay then. Welcome to the family. Excellent. Now I'm starving. Luigi, let's eat. Welcome. A barman Luigi is not much of a cook. But his daughter Sarah, Maron. Those first days in Salieri's bar were slow. I moved crates and delivered messages. The guys busted balls and told stories from the old country. Mostly, we just waited. I got to thinking, maybe life in Salieri's crew wasn't gonna get me clipped. But what did I know? Słuchajcie, najlepsze przed nami. Yeah. Boss is waiting for you. Thanks. Dobra.
Panowie ćwiczą i przy okazji dobrze się chyba bawią. A my będziemy chyba szli teraz na jakąś robotę, co nie? Here he is. That's collection day, boys. So Tommy, you'll drive. Paulie and Sam can handle the rest. It'll be routine. Just a handful of stops today. Bill at the motel was a little short last month. So make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide a valuable service. They need to look at you and see Santa Michael. They need to believe you'll protect them. So let Morella stoop to breaking legs. We're better than that. But the bills still do, and everyone pays up. We can handle it. Go see Ralphie about a car. Okay, boss. Now, Vinny said to say he's got something for you, Tom. Head to him first. Probably just wants to tell you some bullshit story about some guy he whacked 20 years ago. Przede wszystkim to przydałaby nam się jakaś broń, bo z tego co widzę, to na chwilę obecną nic nie mamy, tak więc udajemy się na górę. Miejmy nadzieję, że coś tutaj dostaniemy. Za friko. Hey, just the guy. I saw this. And I thought of you. No, i to mi się podoba. Pierwsza spluwa. You ever carried a rat? Shot him at the fair a couple of times. Right. That don't count. Pointed at the target over there. Good posture, real bang. Bring all up the walls. Okay? Now show me a reload. Wręcz myślałem, że Beke z nas ciśnie i chce nam dać samą spluwę, a będziemy sobie amunicji musieli poszukać. Dobra, tutaj możemy schować. Stick it in your belt. Good to go. And when shooting starts, get behind some and don't shit yourself. Thanks, Vincenzo. I appreciate it. Hey, the Frank and the boss, Vincenzo. To you. It's Finny. Chowanie było za pomocą analoga, nie? Wciskanie analoga, ale widziałem tutaj jeszcze, że mamy jakąś znajdźkę. No właśnie, tak myślałem, że to jakieś kobiece nogi z daleka. Mam do tego nosa, tutaj też jakaś babeczka. W ogóle z takimi kobietkami w Mafii dwójce bodajże, nie? Zbieraliśmy znajdźki. To była jedna z jeszcze gier, gdzie miałem dosyć tych znajdziek dużo zdobytych. Był to zdecydowanie fajny motywator do zbierania. Dobra. Mamy broń, teraz przydałaby się jakaś fura. You know how to get into one of these, Tommy? Elbow goes through. Reach inside. Easy. And in the afternoon to fix the window back up. Watch. And learn. You're a regular magician, Ralphie. Hmm. Teraz my sprawdźmy, czy to tak faktycznie jest łatwe. A, czyli tylko przytrzymujemy przycisk, nie? Nie trzeba się jakoś bawić analogami. W sumie w takim przypadku to nie ma najmniejszego sensu wybijania szyby, nie? Nie dość, że naprawa pół dnia, jak Ralph mówił, ale też jednocześnie... First we got Al. He runs a bakery on Longman Street. You know it? Yeah, I know it. Al's late again? Seems so. That's too bad. Wszyscy nas słyszą, nie? Zwracamy uwagę na siebie. Nasz szef mówił, że mamy na policję uważać. Zauważyłem przy, słuchajcie, montowaniu poprzedniego odcinka, że gra na początku gdzieś tam nas informowała, że za pomocą tego przycisku możemy bloker włączyć, widzicie? Prędkości i teraz nie pojedziemy więcej niż prędkość do push-offa. Czekajcie, bo się zagapiłem na licznik i ominąłem alejkę jedną.
Jak wyłączamy, to widzicie, nie ma blokady, nie? Takie rzeczy najlepiej robić, jak widzimy gdzieś w okolicy policję, nie? Jeśli jej nie ma, a jest widoczna na mapce, a praktycznie cały czas, jeśli są w okolicy gdzieś, no to wtedy najlepiej włączyć bez sensu, gdzieś tam się ograniczać przez większość czasu. Też, no mówię, można to wyłączyć w ustawieniach, ale myślę, że nie jest to jakiś większy problem. A przynajmniej okay, mamy troszkę większą realistykę, nie? Watch what we do today, Tom. When it goes smooth, it's a breeze. When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Sure. Just follow my lead. Rozumiem, że mam iść przodem. Chyba nie, chyba nie. How are you? We're good. How's little Julia? Ha! Not so little now. She's turning into a pain in the ass, just like her grandma. That's good to hear, Al. Real good. Now, you got any trouble around here? Any punks causing problems? No, no. Nothing like that. Good. So you got the money? I got it waiting in the back room. I'll... Tommy will get it. You stay here where we can see you. It's been real slow this month, Sam. I was worried I wouldn't have enough. Al, I know you'd never hold out on us, but it's good you worry. I mean, how can we protect you and little Julia without payment? You gonna get the dough or what, Tom? Okej, okay, odbierz pieniądze. Czekajcie, z drugiej strony chyba trzeba podejść, nie? A nie, tutaj jest wejście. I nawet te drzwi sprawdzałem. Chciałem powiedzieć, panowie, wy tam zwecie sprawę, a ja tutaj sobie przejdę i obejrzę okolice, a było zamknięte. Where's the money? Terone, fecha! Voi ci succhiate il sangue! It's on the table, brown envelope! Dobra, widzę. No, czekajcie, ja tu się jeszcze rozejrzę. Pani zdenerwowana, dobra. Nie będę jej tutaj dodatkowo wkurzał. O, karty papierosowe. Mówiłem wam o tym. Jedną udało mi się już zebrać, mamy drugą. See you next month, Al. Let us know if you need anything. Anything at all. Sure will, Sam. Sure will. And give our best to your mom, huh? Panowie, ja bym sobie tutaj jeszcze jakieś śniadanko zjadł, szczerze powiedziawszy. Takie pyszność, jak tutaj się rozglądałem, widziałem. Przydałoby się troszeczkę wszamać przed kolejnymi misjami, ale skoro nie chcecie, dobra. Okay, next up we got old Eugene's place. Chinese store up on Tallow. He's not dead yet? Almost. Heard his nephew's taken over. Guy used to run this next place, Tom. His name's not Eugene. Guy's a Chinaman. But it sounds like Eugene. Well, that's what we called him. Polly slammed his head into the counter back in, what, 27, I think? Yeah, it was hilarious. After that, no problems at all. If you look, you can still see the blood. Poor old bastard couldn't scrub it out. We keep some of these guys on our books to remind the Chinatown gangs they're in our city, not theirs. But we don't know Eugene's nephew, so he might need reminding too. Dobra, ja myślę, że sobie spokojnie tutaj tą linią tramwajową mogę jechać. Bym miał być tak w 100%, słuchajcie, zgodny z przepisami, to na głowę bym dostał. Chociaż tam widzę, jest policjant. W razie czego sobie ustawię blokadę. Tylko że jak wyjadą mi gdzieś z nienacka i nie będę wtedy patrzył na mapkę. Ale powiem wam, że bardzo fajnie obserwuje się zmiany na przykład takich remake'ów. Na przykład ta nawigacja, nie? Taka niby prosta rzecz, a tak ułatwia rozgrywkę. I'll cover this one, Sam. You sure? Sure, I'm sure. He's doing the store on his own? Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let it out on his own. Just gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. I'd get a second look from a guy like that.
Yeah, Eugene's nephew ain't having much fun right now. When he's going, Polly don't stop. Once we were putting a squeeze on his tailor over in Holbrook, the guy ended up in a wheelchair. Sprawia, że gra jest o niebo przyjemniejsza. Co on tam robi? No, już myślałem, że sobie nie poradzi. Drive before the cop show, Tom. Next stop's Bill at the motel. Eugene's nephew's guy's money is ours next week, with some extra besides. He doing okay? He's okay. How's the shop counter? Yeah, that's seen some more blood. How much blood? And nothing he can't scrub out. Once he's back on his feet. You wanna come out with us again, Tom? Get to hear even more about Chinese nephew guys scrubbing their own blood out of shop counters. Yeah, seems like it's not too hard. Not hard? What kind of not hard? I don't know. Comes natural to you guys. Don't see why it can't come natural to me. So anyone can do this. Me and Polly, we've been working these streets for years. You come in and you think you know it all? I'm not saying that, Sam. You've been a day on the job, pal. You haven't seen what we do. You haven't seen how we do it. Sam, I think you oughta... No, Polly. This punk thinks he can walk in here like a big shot. I put greasers like him in the ground. I think you gotta say you're sorry, Tom. Sorry, huh? Well, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. You got him, though, Sam! You got him! I could smell the crap in your pants from here. Nah, you didn't get me. When little Tony first came out with us, I had him on his knees before he knew I was yanking his chain. Yeah, you did better than him anyways. Jesus, I hate it out of the city. You hate it most places. Yeah, but out here it's worse. How come there's a place so far out of town on our books? Out of town's the safest place for deals. The safest place for card games. The safest place for most of the things we do. We're expecting a big bag of money today. The guy owes. If it ain't big, the boss will be pissed. Yeah, this place is a real earner. Oftentimes, the places that get you the most dough are the ones most people don't look at twice. Just recently, the motel's had a new lease of life. Last stop before Lost Heaven for rum coming up from Cuba. They drive it this far? Sure they do. And that's how we can sell it so expensive. Bill's motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Salieri protects it, but he lets the other families use it too. Even Barolo? To keep the peace? Sure. Plus, it's far enough away that no one cares. So long as everyone's making money, no one's gonna rock the boat. Anyone else starting to miss the sight of streets and sidewalks? You not one for the great outdoors, Polly? He's not one for anything. Indoors, outdoors, in the city, out of the city. I hate it out here. Like when we sit in the field doing some booze handover or something. It's always knee-deep in shit, and most times it's dark and cold as hell. That's why it's good we got you now, Tom. You've been... Okay. There it is. Finally. Ach, kojarzę tą miejscówkę. I ten żółty samochód. Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Okay. No, kurde, przypominają się dosłownie te same motywy. No dobra, tutaj potrzebujemy troszkę skupienia, moi drodzy. Damn, I took one. Jesus Christ, Polly! Tell Salieri from here on out this place is ours. Capisce? And don't come back, or you'll end up in worse shape than your friends. Get Sam. They're trying to beat information out of him. I gotta get you to a doctor. I can wait. Get Sam out of there. Okay, just hang on. No właśnie, akcja w motelu. Teraz tak, czekajcie. Przygotujmy sobie, mamy w sumie tylko ten pistolet, nie? Mołotowa już nie mamy, granatów też, dobra. Może na sam początek. Urek
Demotis. Give me a name. No spokojnie. Tu jest typek, nie wiem czy nie warto by było go ściągnąć po cichu. Oj, ktoś tam chyba piernął. Oh fuck. Dobra, jednego mamy. Tutaj jest amunicja. Na spokojnie. Też nie jestem tak przyzwyczajony do sterowania, wiecie. Jest takie troszeczkę jakby odwrócone w porównaniu do GTA. I czasami człowiek, wiecie, w strachu może popełnić jakąś gafę. Tam jest zejście na dół. Dobra, na spokojnie. Obadajmy sobie te wszystkie miejscówki. O, proszę bardzo, patrzcie to. Mamy strzelbę. Żeby zmieniać. Dobra, ta strzelba zdecydowanie nam się tutaj przyda. Tu nic nie ma. Jest amunicja? Nie. Cygara. Okej, tu jest wyjście. O, czekajcie, coś tu widziałem. No właśnie, coś tu widziałem. A raczej kogoś widziałem. Dobra. Jest amunicja. Dobra, tutaj powiem wam, całkiem dobrze nam poszło. Teraz na dół. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy uda mi się całość przejść po cichu. No wiecie, jak to ze mną jest. Będę mógł jakoś wciągnąć? Chyba nie bardzo. Aha, w ten sposób mogę się tutaj schować. Mogę też podnieść ciało, sprawdźmy to. I tutaj sobie upuścimy. Warto takie zwłoki czasami przenieść. Tym bardziej, jakby miał tutaj ktoś wejść. Tutaj schowek, dobra. Kilku tu jest. Nie wiem, wiecie co, czy się nie pobawić, nie zrobić takiego grubego wejścia. Co mówicie? Chyba tak. Chyba tak. Co on zrobił? Chyba jeszcze jeden był tutaj, nie? Chyba tu był jeszcze jeden, no właśnie. Ale zarobił w nogę i po nim. A, tego nie zauważyłem, dobra. Na szczęście chyba wszyscy załatwieni. Fajnie, że sobie tamtych zdjąłem z zewnątrz. Pewnie by oni tutaj teraz wbili do nas. I byłaby lipa, dobra. Sam. They really went to work on you, buddy. Come on, you'll be all right. You're tough as nails. Oh shit! He's got the money, Tom. I'll catch the bastard. Właśnie to jest to, o czym wam wspominałem na początku, czyli. Ja doskonale ten żółty wóz kojarzę. Ci LB by strzelać podczas jazdy. Dobra. Kurde, to jest spoko opcja. Mamy nieskończoną amunicję, więc nawalam ile się da. Kurde,
No troszkę te misje się różnią, muszę przyznać, że na przykład ten samochód, chociaż ten żółty samochód, który jedzie przed nami, on chyba ma ściągany dach, o ile się nie mylę. Natomiast no wpierdło, że w ogóle dachu nie miał. No i goniliśmy tylko typa, o ile pamiętam dobrze, a nie miał jakichś tutaj przydupasów swoich. Nie kojarzę w ogóle, żeby była opcja strzelania do auta. Tam raczej było po prostu przepychanie się, taranowanie, wysiadka i wiecie, celowanie, nie? Tak jak w starych GTA. Te remake'i mają też kilka takich fajnych usprawnień, widzicie, nie? Które sprawiają, że gra jest przyjemniejsza, no chociażby ten GPS, czy teraz strzelanie z pojazdu. O, możemy też taranować go. On już ma chyba dosyć. Tak. Zdecydowanie ma dosyć. A i on nie żyje już nawet, nie trzeba go dobijać. Ten dach wydaje mi się, że jest ściągany. That was when I saw the cost. What it meant to be on the inside. Aha. I should have took off there and then. Panie, panowie, to wydaje mi się, że na kolejną misję będziemy musieli z buta iść chyba, bo nam samochód lewituje. So that's how a regular palooka goes from cabbie to mob enforcer overnight, is it? Just dumb luck? Didn't feel that way at the time. Me parking on that particular street, taking a break just when Paulie and Sam are coming around the corner, what are the odds? I felt like, I don't know, like someone was watching out for us. Whatever helps you sleep at night, pal, but it's a lucky break all the same. I mean, one day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat, and the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money and lording it over the rest of us. Yeah, it wasn't like that. Back then, Salieri didn't have the run of the city. For every buck Salieri made, Don Morello would turn 10. He paid off cops, politicians, judges, and anyone he couldn't buy, he scared into looking the other way. He did seem to have the city jumping in its own shadow, I'll give you that. You hear anything about Joey Crackers? Yeah, got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah, that's the guy. The way I hear it, Joey was just driving to the gym one morning. Probably daydreaming about winning a belt or something. God damn it! Moron! You drive with your goddamn eyes closed! Look at this! Jesus, Mary, Joseph, Tom Morello, I didn't know it was you. You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? No. Well, then, I'm sorry, I was driving real slow. You're saying this is my fault? No, no, sir. I ain't never been in no accident. Well, repairs are gonna be expensive. Oh, you're not gonna need that, sir. The tires are just fine. It's, grills a little bent up is all. I mean, I got a cousin, I got... No i ten koleżka, jak widzicie, zdecydowanie ma większą ilość glin przekupionych. Someone spun you a tail, pal. You got an informant right there says Morello made a mint every time Crackers went to the mat. That's true, too. And still, Morello left that poor sap dead in the street, head all caved in. That don't square. Well, maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Or maybe he was trying to scare some other guy into paying up. Who knows? Don Salieri chalked it up to Morello not being able to think straight when he was mad. You have any more run-ins with Morello's crew back then? Not at first.
For a couple of years after I joined up, things were quiet. We got into a few dust-ups with guys trying to muscle in, but elsewise it was just the usual routine. We're running booths, offering protection, me and the boys doing rounds to collect, small time. But I ain't gonna lie. Most days, we was also having a bit of fun. Kurczę, dostrzegam wiele takich rzeczy w cutscenkach, które są odwrotne niż w pierwowzorze. Na przykład w pierwszej cutscence to Tommy szedł do śledczego. Tak samo podczas tej kolizji to ten bokser właśnie uderzył w tył auta, a nie na odwrót. Thanks for getting down here so quickly. Yeah, sure thing, boss. What do you need? You know there's a race coming up. Oh yeah, yeah, yeah. Polly and Sam have some money on the local. Mikey Dunn. That's the guy. He's a good kid, but a bit of a scrapper. Not too smart with his money. A few years ago, Mikey comes to me asking for a loan. He wants to get new tires so he can keep racing junkers out at the quarry. I like fast cars. I figured it'll be a bit of a hobby. Turns out, Mikey's a great investment. The kid can't lose a race if he walks the track. He graduates from the junkers to gouge-jobs, and I start placing a few bets on him here and there. Next thing I know, I've made all my money back and more. Hey, Sam says he's the guy to beat. He was. We ran all the competition out of town. But now Ralph says there's a hotshot European entering the race. And he's got a car faster than our boys by a country mile. How much do we stand to lose? A truckload. But not just our outfit. A lot of guys from the neighborhood come to me for financial advice. They've all put money down on this kid. It'll be like Black Thursday around here if he loses. Well, for everyone except Morello. Oh, you think he's from the European? Oh, I'm certain of it. You want something to happen to the driver? Can't find him. Merle's got him holed up somewhere safe. Besides, if he drops out or disappears now, none of our wagers will stand. Everyone will cry foul, say the race is fixed. What about his car? That's the ticket, Tommy. Ralph knows a guard at the track. You go down there tonight, you boost the European's car, bring it to one of our mechanics and make a few adjustments, you bring the car back. Should be no problem, boss. No i powiem wam, że wyścig to jest jedna z ciekawszych misji w tej grze. Już nie mogę się doczekać, aż wam to pokażę. Ale tym, moi drodzy, chyba zajmiemy się w kolejnym odcinku, ponieważ nie jest taka misja łatwa i krótka, wręcz powiedziałbym, że troszkę z tym zachodu będzie, tak więc wydaje mi się, że lepiej jak po prostu w tym miejscu sobie zakończymy, a już w kolejnym pójdziemy do Ralfa, no i myślę, że będę wam w stanie zaprezentować zarówno przygotowania, jak i cały wyścig w jednym odcinku. Nie chciałbym tego jakoś dzielić, tak więc teraz to by było tyle. Jeśli wam się podobało, stawcie koniecznie łapkę w górę, no i czekajcie na kolejny odcinek, który na pewno jeszcze w dniu dzisiejszym się pojawi. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!